Godzina 21.50. Studio filmowe w Hollywood. Agent Ace Roxon. Myślałam, że zostałeś na zawsze w Andach. Myślisz, że wystarczy byle radioaktywna lawina, żeby mnie zniszczyć? A teraz oddaj mikrofilm. Weź sobie ten film. Tylko na nim ci zależy. Nie tylko. Kochanie. 5 minut przerwy! Nie pasujesz do mojej diety, ale przecież nikomu nie powiesz. Gwiazdy serialu Los Angeles. Godzina 12:05. Sam, Alice! Mam nowe buty za pół ceny. Halo? Dobrze, całuję. Mój agent. Masz agenta? Po co? Żeby zostać gwiazdą. Staram się o rolę w reklamie wesołego hamburgera. Tak sobie myślę, że mam duże szanse. Bez szans. Mój agent obiecał, że to ja dostanę tę rolę. Akurat! Spójrz prawdzie w oczy, jestem urodzoną gwiazdą, a ty jesteś tylko sobą. Tylko. Moje zdjęcie na okładce magazynu filmowego to tylko kwestia czasu. Ted Bailey zaginął! Jerry, to poważny kłopot. Musimy zjawić się w agencji. Dziewczyny, idą natychmiast! To ma być poważny kłopot? Agencja została powołana, by zapobiegać międzynarodowym kryzysom, a nie szukać zaginionych amantów. Ted Bailey nie jest jakąś tam aktorzyną, ale międzynarodową gwiazdą. Mamy więc międzynarodowy kryzys. Zgódź się. Proszę. No dobrze, już dobrze. Zostaniecie zakonspirowane wśród ekipy realizującej ten idiotyczny serial. Alex pomoże przy kostiumach, Sam będzie wydawała posiłki, a Clover będzie udawała aktorkę. Jerry, to cudowne! Dostanę rolę w Dniu Szpiega? Powinieneś zostać moim impresario. To duża rola? Będę z kimś walczyła i się całowała? Grasz przechodnia numer 3. Chcesz coś? Nawet nie będę mogła się wykazać. Rolę już mamy. Teraz daj nam sprzęt. To niemożliwe. Ta akcja nie jest oficjalną misją agencji, więc nie mogę wam dać kosztownego wyposażenia. Proszę! Dobrze, już dobrze. Weźcie plecaki odrzutowe, szczotkę do włosów ze skanerem genetycznym i tornado w sprayu, ale to już wszystko. A czym będziemy się poruszać? Gwiazda musi mieć odpowiedni pojazd. Ten samochodzik to wszystko, na co mnie stać. To najnowocześniejszy prototyp wykorzystywany do badań naszego nowego sprzętu. Tylko nie włączajcie dopalacza. Nie przeszedł jeszcze udanych prób. To znaczy, że były jakieś nieudane? Studio filmowe, godzina 15:12. Tajna siedziba asa wywiadu Roxona? Ale czad! Świetnie! Nie przyjechałyśmy tu, żeby zwiedzać. Przeszukam biura. Alex, pogadaj z ekipą. Może coś wiedzą. A ty, Clover? Chwileczkę, dziewczyny, nie mam czasu. Muszę się uczyć roli. Zaraz! Tu nie ma żadnego tekstu! Zaraz będzie. Dziewczyna, którą zaangażowaliśmy, właśnie zachorowała, więc zagrasz córkę Sinestro.
wszystko postępuje zgodnie z planem i wkrótce ja, Sinestro, skuję cały świat lodem. Teraz, gdy Ace Roxon zaginął w kosmosie, już nikt mnie nie powstrzyma. Chciałeś powiedzieć, nikt nas nie powstrzyma. Cóż to, Sinestro? Nie poznajesz swojej jedynej córki? To ja, Gwendolina Moon, twoja jedyna córka. Właśnie uciekłam z więzienia i... Marty, może Sinestro powinien to wszystko wyjaśnić. Skoro to jest moja córka, a Teda nie ma, to widz będzie chciał oglądać przede wszystkim mnie. Dobra, Sinestro bierze kwestię Gwendoliny. Kręcimy! Nie domyślasz się, gdzie może być Ted? Przepraszam, ale nie rozmawiam z obsługą. Ha? Masz coś? Już wiem, kto to zrobił. Wilhelm Larry. To bestalencie, które gra Sinestro. Kiedy Ted zniknął, od razu dostał większą rolę. Myślisz, że Wilhelm go porwał? Gra czarny charakter i teraz ciągle wdzięczy się do kamery. Kamera. Oczywiście, zniknięcie Teda zostało zarejestrowane. Ale w tym czasie nie kręcili. Nie mówię o kamerze filmowej, tylko o tej małej zabawce. Wystarczy, że przeszukamy archiwum, a potem... Będziemy oglądać serial. Wilhelm miał niezły sprzęt. Nie jestem pewna, czy to był rzeczywiście Wilhelm. Ta broń przypominała szpiegowski sprzęt, który dostajemy od Jerego. Idziemy! Według nagrania Ted stał dokładnie tutaj. Patrz! Galaretka z jego pączka. Świetnie. Przyda się jako dowód. Raczej pamiątka. Przecież ta galaretka dotknęła jego ust. To mi wygląda na dowód. Elektryczna strzała. Szpiedzy takich używają. Co oznacza, że Ted został porwany przez jakąś organizację szpiegowską. Tylko jak do niej dotrzeć? Przez to. Ze skanerem znajdzie właściciela i będziemy wiedziały, kogo tropimy. Lenor von Schramm z Salzburga w Austrii musi być jedną z nich. Chyba lecimy do Europy. A co z serialem i moją wielką rolą? Ha, przecież i tak mnie nie doceniają. Fu, ktoś tu coś rozlał. Jak Jerry mógł nas wysłać do Europy w czymś takim? Alpy austriackie. Ostatni znany adres Lenor. To musi być tu. Wykryłam silne sygnały elektroniczne. Nie przypomina to siedziby organizacji szpiegowskiej. I o to właśnie im chodzi. Prędzej zaskoczymy ich. Wszyscy na ziemię! Nie ruszać się! Witam. Cześć, dzień dobry. Przeprowadzamy ankietę wśród telewidzów. Bardzo ważną ankietę, dlatego wpadłyśmy tak nagle. I dlatego mamy na sobie te specjalne kombinezony dla ankieterek. Pierwsze pytanie, czy była pani kiedyś na planie serialu Dzień Szpiega? O tak, właśnie odbyłam przemiłą podróż do Hollywood. To była cudowna wizyta. Dostałam przepustkę na plan i mogłam sobie zrobić zdjęcie z Władimiriną. Chciałam się też sfotografować z Ace'em Roxonem, ale zniknął. Tak się o niego martwię. Siadajcie, dziewczęta. Podam herbatkę, batoniki. Pooglądamy zdjęcia. Dziękujemy. Może innym razem. Musimy jeszcze odwiedzić innych telewidzów. Przepraszamy za kłopot. Przepraszamy bardzo. Nie ma o czym mówić. To żaden kłopot. O, Gwendolina Moon była tutaj.
córka Sinestro. To niezłe ziółko. Ale nie martw się, Roxon. Lenor wszystkim się zajmie. Spokojnie, Ace. Wiesz przecież, że porwałam cię dla twojego własnego dobra. Tylko tu będziesz naprawdę bezpieczny. Z czasem zatroszczysz się o mnie, tak jak ja o ciebie. Kto wie, może któregoś dnia zostanę nawet panią Roxon. Ale najpierw musimy się pozbyć Grundoliny i jej przyjaciółek. Bądź grzeczny, Roxon, i czekaj na mnie. I po co rezygnowałam z tej roli? Przecież ta kobieta jest zupełnie niewinna. Wiem. Widocznie nadajnik się zepsuł i szukamy wiatru w polu. Tylko jak teraz znajdziemy porywaczy Teda? Szukają mnie! Wiecie, co to oznacza? Jestem sławna! Jestem taką samą gwiazdą jak ty! Przestań! Nie damy rady! Musimy ich zgubić! Tym autkiem? Moja suszarka ma mocniejszy silnik! Wypróbujmy ten niewypróbowany dopalacz! Nie! Czarne charaktery też mają dobry sprzęt. Clover, musimy się dowiedzieć, kim są ci nasi wielbiciele. Gdzie on zniknął? Mam pojęcia, będę musiała dalej grać wielką gwiazdę. Chodź, Clover, masz nową rolę. To na pewno tajna kryjówka tej organizacji. Mam wrażenie, że już tu kiedyś byłam. Patrzcie. Co to znaczy? Jeszcze nie wiesz, Gwendolino? Serial. Dlatego to miejsce wydawało mi się znajome. To dokładna kopia kwatery Ace'a Roxona. Agent Roxon. Kombinezony ankieterek, tak? Myślicie, że nie potrafię wyczuć szpiega na odległość? Tak, Gwendolino, nigdy nie pozwolę wam skrzywdzić Ace'a Roxona. Nie jestem żadną Gwendoliną, nazywam się Clover. Jej się wydaje, że ten serial dzieje się naprawdę. W takim razie przyda się nowy scenariusz. Jerry, musisz nam pomóc. Przykro mi, ale udzieliłem wam już wszelkiej możliwej pomocy. Mówię poważnie! Zostałyśmy uwięzione! Ja też jestem uwięziony tu. Przykro mi, dziewczęta, ale same musicie sobie poradzić z problemami tego serialu. Nie był zbyt uprzejmy. Nie ma po co dzwonić, dziewczyny, do Sinestro. Zginiecie zanim... Stój!
Proszę, Dzień Szpiega to tylko telewizyjny serial, a nie rzeczywistość. Ja tylko gram Ace'a Roxona. Jestem aktorem, a nie tajnym agentem. Cicho, cicho. Tak mi przykro. Bardzo ci współczuję. Nie wiem jak, ale widzę, że ta wredna Gwendolina wyprała ci mózg. Nazywam się Clover. Nie martw się, kochany. Kilka godzin w kasku przeciw praniu mózgu i przypomnisz sobie, jak bardzo mnie kochasz. A co do was, panienki, moje rybki już czekają na obiad. Wiem, że u siebie nie miałeś pirani, ale pomyślałam, że to miejsce wymaga kobiecej ręki. Nie możesz mi tego zrobić, nie! A któż mówi o tobie, Gwendolino? Dla ciebie mam znacznie gorszą karę. Laser powoli będzie cię przecinał na pół. To może trochę piec. Przepraszam, że nie dotrzymam wam towarzystwa, ale wspólnie z Ace'em musimy pomyśleć o przyszłości. Nie możemy się przecież pobrać, zanim nie pokonam jego największego wroga, Sinestro. Ta wariatka chce zabić Wilhelma! A co ze mną? Nie mogę teraz umrzeć, dopiero co zdobyłam sławę! Nie jesteś sławna, Clover, więc możesz zdjąć te idiotyczne lustrzane okulary. Clover, odwróć promień przy pomocy okularów. Przecież je zniszczę. Wiecie, ile za nie zapłaciłam? Clover! Lubię blask reflektorów, ale wszystko ma swoje granice. Ted Bailey, praca z tobą to prawdziwy zaszczyt. Ted, nic ci nie jest? Dajcie mi lusterko. Czy ten hełm zniszczył mi fryzurę? Jest w porządku. Prędzej, musimy ratować Wilhelma. Ratować? Tak jak w filmie? Mowy nie ma, mój dubler się tym zajmie. A teraz poważnie, muszę mieć lusterko. Spójrz prawdzie w oczy, Władimirino. Twój Ace zaginął w kosmosie. Musisz mnie pokochać, Władimirino. Nigdy, Sinestro. Co to za hałas? Władimirina! Mogłam się domyślić, że jesteś podwójną agentką. A to co? Teatr na żywo? Co się tutaj dzieje? Co się dzieje? To, że chcesz zamrozić cały świat, Sinestro. Ale ja cię powstrzymam. To wariatka! Wilhelm, uciekaj! Gwendolina? Jak to możliwe, że żyjesz? A jak to możliwe, że ty jesteś takim świrem? To za Ace'a. Lenor dopadła Wilhelma. Prędzej! Lakier do włosów. Mogę skorzystać? Nie dotykaj!
przedstawienia. Moje włosy, moja wspaniała fryzura. Skoro Ted okazał się łysy, a Wilhelm odszedł, to może Gwendolina powinna dostać większą rolę? Los Angeles, godzina 12:50. Skreślili cię z obsady, co? Tak. Gwendolina ginie w tajemniczych okolicznościach. Ale masz jeszcze szansę na tę reklamę. Zaangażowali Mandy. Będzie reklamowała wesołe hamburgery. Tak, mi przykro. Musisz być załamana. Byłam, ale... Muszą się zgodzić. Wyglądam jak idiotka. To ty jesteś moim agentem. Zrób coś. To dopiero komedia. Wersja polska na zlecenie Fox Kids i Z-Tekst Katowice. Tekst polski Wojciech Wyczewski. Redakcja Wojciech Zamorski. Udźwiękowienie Supra Film. W polskiej wersji wystąpili Krystyna Wiśniewska, Anita Sajnuk, Anna Rusek, Wisława Świątek, Mirosław Najlert, Wiesław Sławik, Grzegorz Przybył, Dariusz Stach i Ireneusz Załuk.